Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam Kodąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie słów. Wracamy do kryptokryju. Ostatnio płodny nasz kryptokryju, jeżeli chodzi o jego audycję. Także dzisiaj, czy to jest czas paniki? Audycja, która można powiedzieć w jego ustach brzmi troszeczkę nieznajomo. Czy należy panikować oglądając Crypto Crew? Nie wiem. Zobaczymy, co tutaj nam dopowie i pewnie to są te wykresy, które do tej pory nie pokazaliśmy, a który używa CryptoKryu co tydzień. A więc zapraszam. We're start here with the three box is... Zaczniemy od teorii trzech boxów. We've been for about a year. I to jest to, co gdzieś od okolicy roku omawiamy. It's level I to pomaga wszystkim ludziom trzymać fason. Bo co ten wykres mówi, to podczas Hosy w tym przypadku. Mamy najczęściej taki okres, we hit a wall, out. gdzie dochodzimy do ściany. Nagle wszyscy zaczynają panikować. And once we get by that wall, I w momencie, kiedy przebijemy tą ścianę to blow off top. To jest ta nasza końcówka hossy, ten blow-off-top, gdzie tu już są te astronomiczne wzrosty. I wiele ludzi zastanawia się: Hey Steve, dlaczego ten box jest dłuższy niż pozostałe, bardziej prostokątny? The... To nie jest ważne. Is based on the math of the... Ta teoria bazuje na matematycznym podejściu, gdzie tylko najważniejsze składniki tego prostokąta są, w dole, czyli tej najniższej wartości, i w szczycie, czyli tej najwyższej. Dół to jest półtora raza od ostatniego All time High, czyli jeżeli byliśmy gdzieś tutaj w granicach powiedzmy 20 tysięcy w 2017, no to teraz to jest półtora raza. Dół, około 30 tysięcy, tak? Mieliśmy 29. Jeżeli pomyślimy o górze tego boksu, to jest czterokrotność. The bottom of the box and a forex multiple to the top. It's irrelevant how long the box is. That's not a part of the theory. Never was. So we're still fine, right? We're still inside the box. Nadal tutaj jest wszystko okay. But the key is, we just got some resistance. Kluczem do tego jest RSI. At a key, key level in the RSI. Bo kluczowym punktem jest właśnie ta linia oporu, która na razie zostaje zatrzymana. On the monthly again, not the daily, not the Weekly, not even the two week, the monthly. Patrzymy tym razem na miesięczny wykres. Także to jest jeden z wykresów, które długoterminowo podpowiadają nam z najmniej fałszywymi podpowiedziami albo no, znakami, które mogą się wydarzyć. Dlatego, że przez ostatnie 10 lat, i to jest ważne, żeby to obserwować, channel. for The RSI, Ten RSI between the areas of 67 and 71.8 these areas are the most critical. It's the the most critical area for Bitcoin's entire history and that's generally been the trouble area. You can. Gdzieś okres albo miejsce, w którym mamy najwięcej problemów. This area, once get above this area... ale jeżeli wyjdziemy powyżej tego poziomu, and... jesteśmy i mamy czyste babcie. Więc to or a blow off top, okay? So what we're looking at if we zoom in here is Bitcoin came up and we peaked our head above this level. Na co patrzymy tutaj to wyjście bitcoina powyżej tego poziomu 71.8. Uh, can... I to jest reakcja na razie to zejście poniżej pierwszej połowy tego miesiąca. In... Nadal mamy 13 dni do zamknięcia tych świec miesięcznych mamy troszeczkę można powiedzieć odrzucenia tego poziomu. O, in well, Czy jesteśmy w problemach? Well, let's look at it from a few different angles, right? What we can do is we can say, hey, this run pretty much started in January 2019. Można na to spojrzeć z różnych perspektyw, a więc ten wzrost na RSI zaczął się gdzieś od początku tego roku. We had a high here, we had our our higher low. This was our high, this was our first low, this was our higher low. Potem mieliśmy wyższy szczyt, wyższy dołek również. Również wyższy szczyt. Nadal ta trajektoria lotu się nie zmienia.

w okolicach czerwca, in big więc tutaj nic się nie zmienia. Większe zaniepokojenie, które teraz się dzieje, to jest to odrzucenie tego poziomu, ale w dłuższej perspektywie nie jest to za duże, albo za duży problem. to see is it would be a if we fell below this level of 67. Co jest bardzo ważne, to to, żeby nie spać poniżej poziomu 67 na RSI. Jeżeli spadniemy poniżej 67, channel, really nadal, mimo to, nie będzie to jakiś większy problem. Our trend is not Bo ten trend. Długoterminowy nie jest tutaj e, przynajmniej zachwiany. Channel, Jeżeli by ten trend był załamany, powiedzmy, spadlibyśmy tego poziomu. Ale byśmy też załamali kolejny wyższy dołek, który się tutaj ustanowił, a jesteśmy jeszcze daleko od niego, pamiętajmy, to wtedy byśmy mieli no parę chwil zaniepokojenia. So here, Now... Także ruch ceny, na razie ok. Low growth, so... growth curve. Say, hey Steve, Niektórzy mówią: Wiemy, Steve, że mówiłeś o. Predykcji na listopad. No, we don't make nie, my tutaj nie podajemy predykcji. My pokazujemy tylko fakty, a wykres pokazuje to, co się wydarzyło wcześniej. To, że listopad powinien być legendarny. And by the way, it's still that, okay? I nadal o tym mówi ten wykres. Jeżeli nowe osoby dochodzą tutaj, to jest bardzo fascynujące. Można zauważyć to, że ta czerwona linia na Fibie 77, a bardziej 7639. 7639. Exactly co się wydarzyło w 2013 roku? Dokładnie w tych samych miesiącach. Wtedy w kwietniu of... mieliśmy pierwszy wyższy szczyt, a bardziej Pierwsze Oldham High tamtego roku 7639 and got I mieliśmy odrzucenie, głębokie tej ceny I tak samo teraz, może to jest przypadek, że w kwietniu też doszliśmy do Oldham High w granicach 64 z groszem I ten pattern, po tym w mieliśmy Potem doszliśmy do naszego dołka w 2013 roku, w lipcu. Dokładnie w czerwcu i dokładnie 2631 level, dokładnie. I to samo się wydarzyło w tym roku, o dziwo. Potem dwa miesiące walczyliśmy z linią oporu na tej środkowej, zielonej linii. Z październikiem wyszliśmy powyżej połowy.

W listopadzie. I oczywiście jest duże if, czyli duże jeżeli będziemy podążać dalej za tym wykresem co do Joty. We've been this I pokazujemy te fraktale i podążamy za, za nimi kwartałami co do Joty for for about or przez ostatnie 8-10 miesięcy. Więc right? Jeśli so we to robić, jeżeli będziemy to kontynuować w takim aspekcie, jak to się wydarzyło wcześniej, listopad, grudzień, początek może nam dać nowe all Time High. Wtedy to jest w granicach oczywiście tutaj chyba 100, około 36 tysięcy, ile dobrze pamiętam. Again, that's just the facts in the chart. To są tylko fakty na wykresie. To nie jest Nie tego z to nie o to chodzi, żeby tutaj trzymać kciuki i gdzieś podążać za wykresami z czapy czy z kapelusza. My też nie rozsiewamy fadu, od fadu są newsy, pamiętajcie. Pamiętamy również, żeby patrzeć na to, kiedy jest do dróg w Teterze. O tym zawsze podpowiadam, nie tylko w Teterze, w USDC. Wtedy wchodzicie sobie na Whale Alert i patrzycie, czy na przykład jedna. Bańka, czyli 1 miliard nie został dodrukowany, to nam może podpowiedzieć, że pewne ruchy zaczną się dziać. Bo jeżeli historycznie sprawdzimy sobie na dodruk, i mówię to co do Joty, bo pojawiają się nowe osoby, tylko żeby przypomnieć o tym, bo ja w tym momencie również patrzę, kiedy będzie kolejny dodruk. Jeżeli będzie, da mi to większą przewagę wiedzy nad tym rynkiem, że za chwilę zacznie coś się dziać z ceną. Price... I tak jak mówiliśmy ostatnio na, tym, na tej ostatniej audycji, NVT-HV jest nadal na czerwonym. This action still above the 21 EMA. Nadal jesteśmy z ruchem akcji cenowej powyżej 21 EMA. EMA. Still bullish with the RSI on... Nadal byczy na RSI. Na tygodniowym to wszystko jest w wykresie. Mamy też momentum, o którym. Mówiliśmy o tej parze tego rynku, która na delikatnie działa na mniej zgaszonym gazie. Tak? Troszeczkę na tym tygodniowym się osłabia ten trend, ale na dwutygodniowym nadal jest byczo. Bardzo daleko od Gaussian Channel. Dzienny wykres nadal dzielnie się tutaj trzyma. Dwutygodniowy wykres. Tu mówimy o tym, a na dwutygodniowym. Nadal nie ma tutaj żadnych oznak, chyba że po tym drugim tygodniu, kiedy zamknie się ta świeca, za 4 dni, 16 godzin, to wtedy będziemy patrzeć. Tutaj nie ma też mm, delikatnego załamania pary. Także czy to jest czas, żeby panikować? No, nie. No facts in the that... Nie ma faktów na wykresie, które mówiłyby, chyba że przeglądacie pięciominutowe świece, 15 piętnastominutowe lub godzinne. No to wtedy nie macie wyższej ramy czasowej, żeby po prostu zaglądnąć do wróżbity Maciej'a. A tam, wiecie, telefony kosztują. No i w różbita macie troszeczkę więcej, może wam powiedzieć, niż tylko na 15-minutowych świecach, tak? W różbita macie jest tutaj, w koszuli hawajskiej, pozdrawiamy go bardzo serdecznie i wydaje mi się, że to, co on nam przedstawia, to jest taki hmm, człowiek-legenda, nazwałbym to, ale nie rozumieć tego pod względem, że to jest legenda w dosłownym sensie, tylko legenda z wykresu. Czyli jeżeli wchodzimy sobie na mapę, wiecie, czym jest legenda i ta legenda objaśnia nam, czym są poszczególne znaczniki na mapie, to jest człowiek legenda od wykresów, bo wchodzimy sobie na wykresy i przeglądamy legendę. Razem z nim on nam mówi, co się zadziało na wykresie. Jeżeli to będzie podążać tymi samymi drogami, no to wtedy, albo drogą, no to wtedy będziemy faktycznie myśleli, że może to się powtórzyć. Fakty na wykresie, nie to, co się dzieje poza wykresem. that say, hey, this is time to panic. W krótkim okresie, czy cena może zejść niżej? Yes. Oczywiście, że może. Ale to nie jest punkt tego wideo. To czy to no. jest jakiś Is czas it... na panikę w wyższej perspektywie, w dłuższej perspektywie? Time to pan... Nie. In the next five minutes? Oh. Za pięć minut, żeby panikować. Okay. Maybe in the next five minutes. Może za pięć minut. Będziemy w panice delikatnie, bo będziemy przeglądać te pięciogodzinne świece. Ale my nie pokazujemy tutaj wideo o kolejnych pięciu minutach. Albo o jutrze. Bo te rzeczy nie zarobią wam wiele pieniędzy. To, co zarobi wam, Poważne pieniądze to następny duży ruch. The next big move is like a to the I największy duży ruch, raczej te wykresy przepowiadają e, na północ. When that happens, make na razie mamy to. Dajcie znać, czy Wy uważacie, że powinniśmy spać jeszcze niżej. Może to się zdarzyć. Mówił to w audycji tej, którą mamy. Obserwować wykresy przed poniedziałkiem. Tam jest przedział pomiędzy 49 a 60 tysięcy. Jeżeli do poniedziałku nie utrzymamy tej ceny, 59 coś, wtedy możemy mieć jakieś delikatne zakwianie do, do naszych analiz, tak? Ale na razie to nie wygląda źle w dłuższej perspektywie. Pamiętajmy, że to są tylko wykresy. Oprócz tego jest dużo innych wiadomości, które można dokoptować. Niektórzy grają tylko na wykresach tylko patrzą na to, co się dzieje na wykresie, nie podążają za żadnymi newsami. Niektórzy tylko żyją z newsów i grają na przykład na efekt Coinbase'a, tak? Czyli dodanie na Coinbase działa na mój altcoin tak, że może jeszcze dokupię chwilę przed dodaniem, bo wiem, że za chwilę się doda. To są inne aspekty. Tu tylko jest człowiek-legenda i nie legenda w dosłownym słowa tego znaczeniu, że on jest legendą polskiego roka. Nie o to chodzi. On jest legendą Dlatego, że pokazuje legendę z wykresu. Tak jak legenda na mapie. I tym się kierujemy. Tak jakbyśmy przeglądali, nie wiem, cotygodniowy przegląd sportowy, a tam mamy omówione wszystkie rzeczy, które się działy na wynikach czy na zdarzeniach sportowych. Tutaj wszystko, co się dzieje na wykresie. Jeżeli coś nie jest jasne, wy macie komentarze. Możecie dodać ten komentarz. Dużo osób innych śledzi wykresy i na pewno wam podpowiedzą, jak w ostatniej audycji, gdzie niektóre wykresy u was się nie zgadzały, a okazuje się, że ktoś przeglądał to na TradingView, a ktoś na Binance, różne wykresy, różne też poziomy. Wtedy wy sobie pomagacie. Potraktujcie te komentarze jako forum dla was, jeżeli czegoś nie wiecie. I wtedy możecie się dowiedzieć wiele więcej, jeżeli takie pytanie pozostawicie. Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru w Polsce. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.